zdanie prawda nas wyzwoli jest zdaniem, że tak powiem, szkodliwym, jeżeli ludzie nie potrafią z tą prawdą jakoś żyć. Jeżeli ta prawda służy wyłącznie deptaniu w ziemię ludzi, których się dzisiaj nie lubi. Panowie, musimy jeszcze postawić kropkę. Bo pan tłumaczył Lecha Wałęsę, który był niewykształconym robotnikiem, ale ja mam pretensje do pana środowiska, do tego, że państwo nam przez 27 lat, a nawet więcej, bo to od czasu stanu wojennego, w którym też znaliście tą prawdę, że tej prawdy nam nie mówiliście, że nie niekończąca się dyskusja. Bardzo dziękuję. Kornel Morawiecki, Andrzej Celiński byli dziś gośćmi.